Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny live-onwo odcinek symulatora Train Driver DeFi. Dzisiaj prowadzimy sobie dyżur na stacji Zielona Góra Główna. Widzicie, mamy urządzenia mechaniczne i dwie nastawnie ZGB i ZGA, na której jesteśmy. Mi się zawsze to myli jedno z drugim. Idźmy sobie na ZGB. Tu mamy plan i stacji ZGB. Znaczy jedna stacja, tylko dwa szlaki wyjazdowe. I na razie nie widzę żadnych informacji odnośnie pociągów, które by miały do nas przyjechać, co jest dosyć smutne. Jednak chciałbym tutaj Państwu coś pokazać. Wczoraj dyżurowałem sobie właśnie w stacji Zielona Góra Główna. I co by nie powiedzieć, trochę się douczyłem, jak prawidłowo korzystać z urządzeń. No już widzę, że znikło błąd źródła na donate, już wszystko jest w porządku. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na pierwszy pociąg. W prawym dolnym rogu macie SCS-a i SUP-a. Może SUP, widzę, że mi się coś tu nie połączył. U? Czemu nie? No połącz i nie krzycz. Czemu ty krzyczysz? Nie krzycz. Coś tu jest nie tak jeszcze raz. Czytamy sobie pliczek i połączymy. Teraz powinno zadziałać. Na przewiat czekamy na pierwszy składzik. O, właśnie wszedł nowy maszynista do nas na stację. NGBO. Fajnie, już wyszedł. Miło było pana gościć na tą krótką chwilę. Czekaj dalej, ale chociaż ten jeden użytkownik jest u nas w rozkładzie, więc coś chociaż zobaczymy. Czas przyjąć blokadę na pociągu Torniki szlak OP, czyli dla pana EC13102, pan Jagodowy ze szlaku NE na szlak 3, czyli CZ. I teraz na SCS-ie się pojawiła informacja, że będzie jechał pociąg Zornik. A jest to posterunek stary Kisielin, posterunek odstępowy, więc tak właściwie on jest
Tamocz czynny. Czy jak pociąg tu przejedzie, ten semafor B jest na zielonym, to jak on przejedzie, się zrobi czerwony, aż nie wjedzie na semaforze A. I wtedy dopiero B znowu będzie zielony. Taki posteruneczek. Więc on tu sobie samoczynnie działa i mogę zmienić tylko kierunek blokady, który ma być zielony, a który czerwony. I dotyczy to przejazdu 130, 143, 123. Już YouTube powiedział, że mam doskonałe połączenie. Super, też się cieszę. Też się cieszę, że mam doskonałe połączenie. Przynajmniej na 3700 jest wolny. Na drugiego pociągu, który mamy w rozkładzie, a innych na razie brak. Oczywiście dalej, a ten przejazd nie działa. To szkoda. Dobrze. 13.102 już do nas wjechał. Witam serdecznie. Skąd to tyle tych pociągów tak nagle się tutaj zrobiło? Nawet nie wiem kiedy. Trzynaście sto dwa. Ja bym chciał, że on wjechał na wprost na tor numer 1 przy peronie drugim. Z toru A na tor pierwszy. Zatwierdzamy. Super. Na SCS-ie jak? Dobrze, wszystko przebiega prawidłowo jak powinno. A ja znowu zniknąłem. Nie to, co chciałem, na pewno. Dobrze, pan sobie tutaj ładnie wjedzie. Oczywiście poczekamy na niego, zanim pójdziemy na ZGB, bo trzeba semafor podnieść w górę, znaczy no opuścić na S1, no podnieść w cudzysłowie. Tak właściwie to są świetne. Zmienić kolorek tą dźwignią, nie? Zmieniamy kolorek w semaforze. Prosto tłumacząc. Dajemy utwierdzenie przebiegu. Tym tutaj dajemy blokadę utwierdzenia przebiegu, czyli żebyśmy sobie tej wajchy nie przesunęli do czasu, aż pociąg nie przejedzie. Dopiero jak pociąg przejedzie, to tamta wajcha, to znaczy to białe coś, kółeczko się zamieni na czerwone.
To dokładnie. I wtedy. I wtedy będziemy mogli dopiero spuścić to dźwigęcie. Dobrze, ten już przejechał przez posterunek. Powiem. Teraz będzie wjeżdżał. Wjeżdżał do nas. Czyli 3700 pociąg. Czemu tak nieładnie prędkość przekraczasz, co to ma być? Byś tylko się w peronie zatrzymał, reszta to mnie akurat nie interesuje. Aha, to już się samo kliknęło, dobrze. Wyjąłem. I my sobie jedziemy tędy, czyli semafora P bym chciał podać na tor czwarty. I szukamy sobie semafora P na tor czwarty. Klikamy sobie raz. Wtedy się nam podświetlają zwrotnice. Teraz musimy sobie wdusić na to. Dobra, tam cicho. Cicho. Nie wrzeszcz. Musimy sobie wdusić na ten grzybek i wtedy sobie tu klikamy na minusik, czyli przestawiamy zwrotnicę. To nam wtedy tak nieładnie pika. Po tym jak to przestanie pikać, się nam podświetli minus. Klikamy na klawiaturze numerycznej minus i dopiero klikamy w grzybek. I wtedy możemy sobie tutaj dać PP. I super. I mamy wjazd na tor czwarty. I na ZGA nam wjechał pociąg. Właśnie, ładnie. To się zrobiło czerwone, więc możemy opuścić dźwigienkę. Awaria czujnicza i tak nic z tym nie mogę zrobić. A ustawienia mam wyłączone usterki czujników, nie? I lepsze. 11.102, zatwierdzamy, że przyjechał. I musimy czekać do 21.09 na Pilichowice, na szlak OL. Czyli blokujemy sobie to na Pilichowice, na szlak OL. Super. Nie, tu chciałem tylko tym razem tutaj. Czekamy na przyjazd kolejnego pociągu. Robimy sobie z jedyneczki, czyli z semafora K blokadę wyjazdową na 3. Super. I na razie jeszcze semafora nie podajemy. Poczekajmy troszkę. Chociaż aczkolwiek w sumie możemy już podać, bo stoi w peronie. I 3700 sobie zjedzie na tor pierwszy, to znaczy peron pierwszy. Dlaczego tak? Bo tak postanowiłem. No.
Okej. Lichowice, noż ty nie przeskakuj mi. Chyba pan 3700 zapomniał SHP. Nie z Liskowa chcę jechać pociąg na NE. Aha, no dobrze. Ten sobie ładnie tu wiezie. Tego mi się podoba ta stacja, nie? To już możemy sobie popodnosić. To opuścić. Aspę jeszcze. Nie damy rady, bo jest lampka, nie? No to to nie opuścimy. Już nie ma lampki, więc zaraz opuścimy. I tak to wygląda, drodzy Państwo, w praktyce. Stwierdzamy godzinę przyjazdu dla pociągu 3700. 700, no. Czy jeszcze jakieś pociągi oprócz tych dwóch? A może byśmy to tutaj zrobili, o. Drodzy Państwo, lepiej widzieli. Super.
Dobrze, przy okazji powykonujemy trochę manewrów, żeby tak nudno nie było. Czy jeszcze trochę przed nami?